Witajcie na kanale politycznym. Ukraińska ofensywa posuwa się naprzód. Zdaniem dziennikarzy The New York Timesa, Rosjanie wypierani są z kolejnych wsi i miasteczek, a siły zbrojne Ukrainy mają przewagę i wygrywają pojedyncze starcia, mając nawet dużo mniej żołnierzy na polu walki. Straty agresorów są coraz poważniejsze, a morale słabnie z dnia na dzień. Rosyjscy blogerzy wojskowi narzekają na dowództwo, które ślepo nakazało żołnierzom odbicie obszarów w Chersoniu, co spowodowało znaczne straty wśród personelu i pojazdów opancerzonych. Jak informuje Instytut Studiów nad Wojną, siły ukraińskie liczyły do 70 osób, a mimo to pułk żołnierzy rosyjskich został rozbity. Instytut podaje, że rosyjscy blogerzy wojskowi skarżyli się, że przez prawie 2 tygodnie nie udało im się wypchnąć małego oddziału ukraińskich żołnierzy z okopanych pozycji pod wschodnim przęsłem mostu Antonowskiego. Dowództwo rosyjskie miało nakazać, by żołnierze ślepo odbili ten obszar, co spowodowało znaczne straty w ludziach i sprzęcie w wyniku ukraińskiego ostrzału artyleryjskiego i zdalnie podłożonych min. Ostra reakcja na rozkazy dowództwa rosyjskiego pokazuje, że blogerzy wojskowi nie zjednoczyli się z przełożonymi po zbrojnym buncie grupy Wagnera. Jeden z blogerów skarżył się, że rosyjski 8. Pułk Artylerii 22. Korpusu Armijnego Floty Czarnomorskiej nie ma wystarczającej ilości amunicji do uderzenia na pozycje ukraińskie. Tymczasem, jak informuje wiceminister obrony Ukrainy, aktualnie działania ofensywne na kierunku Bachmutu trwają już 4. dzień. Ukraińcy codziennie przesuwają się na flankach. Stopniowo przesuwają się w kierunku Berdiańska i Melitopola. Żołnierze napotykają intensywny opór wroga, zdalnie odpalane miny, przegrupowania rezerw, ale wytrwale i nieustannie tworzą warunki dla szybszego przemieszczania się do przodu. Wiceminister podsumowała, że na kierunku południowym ukraińskie wojska przesunęły się o 1,3 km. Pod Bachmutem Ukraińcy przesunęli się o 1,5 km. Jednocześnie Ukraińcy mają odpierać rosyjskie kontrataki. Wysłane do walki rezerwy Rosjan to zbieranina niedobitków z różnych jednostek. A tak komentuje to generał Waldemar Skrzypczak. Takie postępy świadczą, że przełamywane są rosyjskie linie obrony. To bardzo dobre tempo. Relacje z walk w okopach pokazują piechotę, która, jak to mówimy, wygarnia ludzi, zwija to, co ukraińskie czołgi zostawiły za sobą. Trzeba jeszcze trochę docisnąć Rosjan pod Bachmutem i pękną. Ukraińskie wojsko wejdzie w przestrzeń za liniami obrony, będą jeszcze większe postępy. To się może zmienić w wielki sukces i okrążenie znacznych sił rosyjskich. Sprawdzają się moje przewidywania, że Ukraińcy mogą liczyć na większe postępy w Donbasie niż na zaminowanych liniach obrony na froncie południowym Zaporożu. Dodam, że Rosja ma dodatkowy problem. Wszystkie konstrukcje czołgów, jakie w tej chwili mają do dyspozycji Rosjanie, ustępują w konfrontacji z czołgami Abrams. Abramsy są w grupie 3 najlepszych czołgów na świecie. Obok izraelskiej Merkawy i Leoparda 2A8. Abramsy są czołgami nowej generacji. Generalnie ich możliwości są nieporównywalnie wyższe niż tych czołgów, które do tej pory mieliśmy. Mówię to o konstrukcjach poradzieckich, czołgach T-72 czy ich modernizacjach oraz czołgach PT-91. Rosjanie nie mają takich czołgów, które mogłyby sprostać czołgom Abrams. Rosjanie w tej chwili po raz pierwszy w historii Rosji mają możliwość konfrontacji z takimi czołgami i na pewno ta konfrontacja to dla nich zła wiadomość. Mocne strony Abramsów to m.in. pancerz oraz działo, które może wykorzystywać bardzo zróżnicowaną amunicję o różnych właściwościach. Oczywiście atutem jest również system kierowania ogniem, który daje dużą możliwość prowadzenia walki. Abrams może działać w środowisku walki, gdzie wszystkie rodzaje wojsk mają system wspólnego dowodzenia. W takim środowisku, gdzie wszyscy mają podobne systemy, wszystkie informacje o polu walki są przekazywane dowódcom czołgów w czasie rzeczywistym bez żadnego opóźnienia. Także ci, którzy mają te czołgi wspierać czy osłaniać, mają tę pełną komunikację. Można powiedzieć,
że w tej chwili w Europie Wschodniej będzie królował Abrams. Oczywiście pod warunkiem, że będzie dobrze wykorzystany, bo żeby czołg mógł skutecznie i dobrze walczyć, musi mieć środowisko do walki, czyli musi być osłaniany przez inne rodzaje wojsk, żeby nie padł ofiarą min czy przeciwpancernych pocisków kierowanych, bo takie Rosjanie mają. A jeśli chodzi o zamieszanie wokół generała Siergieja Surowikina, który według niepotwierdzonych doniesień został zatrzymany za sprzyjanie rebelii wagnerowców, to nie wierzę w spisek i bunt rosyjskich generałów. Cywile, opinia publiczna mogą to inaczej oceniać, ale ja nie wierzę. To może być rozgrywka Jewgenija Prigożyna i grupy sprzyjających mu oligarchów. Jeśli Władimir Putin uderzy w swoich generałów, to może być pewien przegranej. Chaos i niepewność mogą nie dotrzeć do żołnierzy siedzących w okopach, ale wpłyną na dowódców, osłabiając ich morale. Rosyjska armia może przestać walczyć, bo i po co, skoro na Kremlu trwa konflikt. Tymczasem rosyjski portal śledczy Centrum Dossier twierdzi, że generał Surowikin był honorowym członkiem grupy najemników Wagnera. Może być 30 innych rosyjskich generałów i urzędników sprzyjających rebelii najemników. Jak ocenia w swojej analizie dla Kyiv Post Chuck Pfaffer, emerytowany żołnierz elitarnego oddziału Navy SEALs, możliwe, że obserwujemy początek upadku rosyjskiej armii lub może się to zdarzyć w każdej chwili. Jak stwierdził, Rosjanie widzą, że ich ofiary są daremne, a nie mają jasnej drogi naprzód. Żołnierze nie są ślepi. Widzą, że niższe klasy ekonomiczne i mniejszości etniczne są wysyłane na śmierć. Putin zdecydował się zatrzymać białych, prawosławnych Rosjan z Moskwy i Petersburga w domu, aby nie stała się im krzywda. Rosjanie widzą wiadomości o jeszcze większej zachodniej pomocy dla Ukrainy. Doskonale rozumieją, że ich kraj nie nadąża za wsparciem na takim poziomie. Argumenty Pfaffera zbiegają się z publikacją kilku doniesień o poddających się Rosjanach. Trzecia Brygada Szturmowa, walcząca pod Bachmutem, opublikowała ostatnio wywiad z rosyjskimi jeńcami. Twierdzili oni, że gdy zajęli pozycję, saperzy zaminowali ich drogę odwrotu. Armia nie zapewniła im dostaw. Dowódca zapowiedział: nie daj Boże się wycofać, zastrzelę. Relacjonował żołnierz.